Cześć, witam Cię gorąco na ostatniej lekcji poświęconej ciągom arytmetycznym, ciągom geometrycznym. Jest to ważna lekcja, ponieważ jej temat to a co było na maturze? Na tej lekcji będziemy rozwiązywać zadania maturalne. Oczywiście ja nie jestem w stanie na jednej lekcji zrobić z Tobą 30 zadań maturalnych, prawda? Ja wybrałam te zadania maturalne, które były w ostatnich latach na maturze, na to nasze spotkanie tutaj. Wybrałam te zadania, które wydawały mi się ciekawsze, żeby Ci zobrazować, taką selekcję przeprowadziłam, żeby Ci zobrazować, że ciągi mogą być na maturze na poziomie podstawowym za jeden punkt, mogą być za dwa punkty, mogą być za cztery punkty, czy za 5 punktów. Dlatego jest to bardzo ważny dział, nie należy go ominąć. Niektórzy mówią, że to jest dział trudny, ale czy on jest trudny, jak już przeszedłeś przez wszystkie lekcje ze mną? Może niektóre lekcje są bardziej zawiłe, bardziej skomplikowane. Oczywiście nie umniejszam temu, aczkolwiek są lekcje bardzo, bardzo typowe. Sam zobaczysz, jak w arkuszach maturalnych są konstruowane zadania z ciągów i jakie najczęściej właśnie się trafiają. A więc zacznijmy rozwiązywać zadania maturalne. Zadanie numer 1. Maj 2018, zadanie 12 za 1 punkt. Dla ciągu arytmetycznego AN, określonego dla N większych lub równych od 1, jest spełniony warunek taki, że A4 dodać A5 dodać A6 równa się 12. Wtedy, i mamy 4 odpowiedzi, pozwolisz, że ja tutaj przepiszę najważniejsze rzeczy, czyli mamy do czynienia z pewnym ciągiem arytmetycznym. To, że N jest większe lub równe od 1, jest to oczywiste, no ale przepisałam, żeby nam się wszystko zgadzało. I popatrz, co jest tylko w tym zadaniu dane. Że A4, jak do tego dołożę A5, jak do tego dołożę A6, to mi wyjdzie 12. I teraz, oczywiście możemy to zrobić dowolną metodą, natomiast ja chciałabym przypatrzyć się dobrze, co tam jest podane, prawda? Podane jest w odpowiedzi A, A5 w odpowiedzi równe 4, w odpowiedzi B, A5 równe 3, w odpowiedzi C, A5 równe 6, w odpowiedzi D, A5 równe 5. W związku z tym widzimy, że naszym zadaniem jest policzyć A5. Jak policzymy to A5, to sobie dopiero zaznaczymy, która odpowiedź jest prawidłowa. Żeby zrobić to zadanie tak naprawdę, to sposobów jest dużo. Ja myślę, że zrobimy sobie to zadanie sposobem najprostszym, czyli rozpiszemy sobie zarówno ten wyraz, jak i ten wyraz, jak i ten wyraz za pomocą wyrazu pierwszego. To jest jeden ze sposobów. Proszę bardzo, jesteśmy w ciągu arytmetycznym, obowiązują nas wzory w ciągu arytmetycznym. Wiesz, żeby przejść do tej lekcji właśnie, która dotyczy zadań maturalnych, to musisz przebrnąć przez wcześniejsze lekcje, no żebyś się nie zdziwił, że ja teraz tak będę rozpisywać, bo ja to już Tobie tłumaczyłam na wcześniejszych lekcjach. Czyli zamiast A4 ja napiszę A1 dodać 3R. Dodać zamiast A5 ja napiszę taką szczałeczkę tu sobie. Ja napiszę A1 dodać 4R. Zrobię taką szczałeczkę. I teraz dodać, zamiast A6 napiszę A1 dodać 5R i tu zrobię strzałeczkę. I to wszystko wynosi 12. Popatrz, ja Ci tylko rozpisałam. To jest A4, to jest A5, to jest A6. Dlaczego tak jest? To wynika ze wzoru ogólnego właśnie. Bo czwarty wyraz to jest A1 i 3R. Piąty wyraz to jest A1 i 4R. Szósty wyraz to jest A1 i 5R. No ja takim sposobem to robię, a Ty możesz sobie innym. I teraz popatrz. Jak ja dodam te wszystkie A1, to będę miała 3 A1 dodać. 3R dodać 4R to jest 7R. Dodać 5R to jest 12R. I to się równa 12. No, zupełnie proste. Równanko nam wychodzi. Wystarczy, że podzielimy przez 3 i dostaniemy A1 dodać 4R równa się 4. A teraz jak przypatrzysz się, co to jest A1 dodać 4R? Rozpisywaliśmy to już, popatrz. To jest po prostu A5. I popatrz, jak pięknie nam wyszło. Co mieliśmy wyznaczyć? A5. No to wyszło nam A5. I A5 wyszło równe 4
wyszła nam odpowiedź A. Ja nie mówię, że to jest jedyny sposób na zrobienie tego zadania. Sposobów tu jest co najmniej kilka, tym bardziej, że jest to zadanie testowe. Natomiast ja uczę Cię rozwiązywania, zapisu. Nawet w zadaniu testowym chcę ćwiczyć z Tobą zapis, żeby to było porządnie, wiesz, nie takie, że uszczelasz sobie, czy że nie jesteś pewny, a to mi bardziej ta odpowiedź pasuje. Nie, nie, nie. Ja chcę nauczyć Cię pewnych metod rozwiązywania i taką Ci też tutaj metodę przedstawiłam. Zadanie numer 2, maj 2018, zadanie 31 za 2 punkty. Znowu jest mowa o ciągu arytmetycznym. Czytam. 12 wyraz ciągu arytmetycznego n, określonego dla n większego lub równego 1, jest równy 30, a suma jego 12 początkowych wyrazów jest równa 162. Obliż pierwszy wyraz tego ciągu. No to wypiszmy sobie zadanie drugie. I teraz tak, 12 wyraz, 12, czyli A12, jest równy 30 i tam mamy podane, n jest większe lub równe 1 i że mamy podane, że AN ciąg arytmetyczny. No jest to sprawa oczywista, ale wypiszmy, żeby wszystko tutaj grało. 12 wyraz tego ciągu jest równy 30. A suma jego 12 wyrazów jest równa 162. My mamy policzyć pierwszy wyraz, czyli A1 równa się pytanek. No jak to zrobić zadanie? No oczywiście trzeba spróbować zrobić to, wykorzystując wzór na sumę. No wiesz, wzór jest zawsze w tablicach, więc zawsze sobie możesz na ten wzór popatrzeć. Ja ten wzór przepiszę. A1 dodać AN na 2 i razy N. I proszę, podstawiamy pod ten wzór. Czyli za N najpierw podstawię, żeby nam się nie pomieszało. S12 równa się A1 dodać A12 nad 2 razy 12. Popatrzcie, zrobiłam to specjalnie. Ja jeszcze nie wszystko podstawiłam. Ja tylko podstawiłam za ena, czyli za tego ena i za tego ena. Robię to dwuetapowo, żebyś lepiej widział. No to proszę bardzo, za S12 podstawię 162, równa się. Za A1 nic nie podstawię, ale za to za A12 podstawię 30 nad 2 i razy 12. No to proszę bardzo, co byśmy byli w stanie teraz sobie tutaj policzyć? No moglibyśmy sobie na przykład skrócić tą dwójkę i dwunastkę i przepiszemy może 162, to się równa. A1 plus 30 i to w nawiasie razy 6. No to co dalej? Popatrz, specjalnie zrobiłam Ci nawias, żebyś pamiętał, że tą szóstkę będziesz musiał pomnożyć przez to i przez to, żeby nie zapomnieć, dałam nawias. No to wymnażamy. 162 równa się 6A1, dodać 6 razy 30, czyli 180. Przenoszę niewiadome na jedną stronę, czyli 6A1 równa się 180, zostawiam i to przerzucam minus 162. No to minus 6A1 równa się 180 minus 162, to jest oczywiście 18. Dzielę sobie przez minus 6 i otrzymuję, że A1 to się równa minus 3. Popatrz, przedstawiłam Ci jeden ze sposobów. Najprostszy, aczkolwiek w tym sposobie wykorzystujemy wzór. Ktoś inny to zadanie zrobiłby tak. S12 rozpisałby jako A1 plus A2 plus A3 plus A4 aż do A12, jako dodałby to wszystko i napisał równa się 162 i też pewnie by doszedł do poprawnego wyniku. Ja Ci taki sposób proponuję, ponieważ ten sposób, jak widzisz, jest sposobem krótkim i nie muszę nic rozpisywać tak bardzo dużo, wyrazów nie muszę szukać. Wykorzystałam tylko wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego. Zadanie numer 3, maj 2017, zadanie 13 za 1 punkt. Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny. 24,6, a minus 1. Wynika stąd, że... No to ja przepiszę, co jest podane. 24,6, a minus 1 i to jest ciąg geometryczny. I w odpowiedziach A, B, C, D mamy pokazaną, ile wynosi nasza literka A. Oczywiście ja to policzę i zaznaczymy wtedy prawidłową odpowiedź. Pamiętasz, jak robiłam takie zadania z Tobą i podpisywałam Ci A1, A2, A3. I przy ciągu geometrycznym podawałam Ci dwa sposoby na zrobienie tego.
Wybierzmy sobie jeden ze sposobów. Był taki sposób, że mówiłam Ci, że ten środkowy wyraz, jak podniesiemy do kwadratu, otrzymamy iloczyn dwóch jego sąsiadów. No to tak też zrobiłam, prawda? Że ten środkowy wyraz, a może napiszę jeszcze u góry, A2 do kwadratu to się równa A1 razy A3. Troszkę się pospieszyłam. I teraz ta linijka, środkowy wyraz, czyli 6 do kwadratu równa się 24 razy A minus 1. No to trzeba oczywiście podnieść do kwadratu, ale szóstka to żaden problem. A tu wymnażamy 24a minus 24. Przenoszę, czyli na strony, minus 24a na tą stronę, mamy minus 24 minus 36. Czyli minus 24a równa się minus 24 i minus 36 to będzie minus 60. Jak podzielę przez minus 24, otrzymam, popatrz, minusy mi się skasują, będzie plus, więc nie będę pisała, a tu napiszę 60 przez 24. Oczywiście podzielimy sobie to na przykład, co widzimy tak, przez co się dzieli 60 i 24. No na pewno by się dzieliło przez 6, więc tu napiszemy 10, tu napiszemy sobie 4, jak podzielimy przez 6, no to jeszcze widzimy przez 2 się podzielić, czyli tu będzie 5, na dole będzie 2, no i wyciągnę 2 całe i 1 druga. Ale chyba jak popatrzymy do odpowiedzi, to widzimy, że taka odpowiedź A równa się 5 drugich jest jako odpowiedź A zaznaczona w arkuszu maturalnym, że A to jest 5 drugich. No i taką odpowiedź zaznaczamy. Zadanie numer 4, czerwiec 2017, zadanie 30 za 2 punkty. Suma 30 początkowych wyrazów w ciągu arytmetycznego AN określonego dla N większego lub równego 1 jest równa 30. Ponadto A30 jest równe 30. Oblicz różnicę tego ciągu. No to wypiszmy sobie, co mamy dane. Mamy dane, że mamy ciąg AN. To jest ciąg arytmetyczny i N jest większe lub równe od 1. Jest to rzecz trywialna, no ale napisali, więc dlatego ja przepisuję. Tutaj suma 30 początkowych, czyli S30, jest równa 30. No taki zbieg okoliczności, że tu 30, tu 30 być tak nie musi. Suma 30 początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 30. I jeszcze na dodatek podali, że A30 to też jest 30. I mamy wyznaczyć różnicę tego ciągu arytmetycznego. Jest to zadanie otwarte za 2 punkty, więc ważne, jakim sposobem to zrobimy, prawda? Myślę, że zaczniemy od tego, że napiszemy wzór na, skoro jest mowa o S, to napiszmy wzór na S. N. To się równa A1 dodać AN nad 2 i razy N. I pamiętaj, wiesz, że masz tutaj 30. N u Ciebie wynosi 30, prawda? W związku z tym ja najpierw podstawię za N, czyli S30 równa się A1 plus A30 nad 2 razy 30. Robię to celowo, żebyś dopiero teraz popatrzył i podstawił. Najpierw za samego N. Tu, tu, i tu, żeby było Ci łatwiej, pobudzam troszkę Twoją wyobraźnię. No to teraz S30 to się równa 30. To się równa. Za A1, no niestety nic nie podstawię, bo nie wiem ile wynosi. Za A30 podstawię, no też 30, podzielone przez 2 razy 30. Popatrz. No możemy sobie oczywiście skrócić dwójkę z 30 i tu będę miała 15. No więc zapiszę Ci. 30 to się równa A1 plus 30, robię to w nawiasie, razy 15. I teraz oczywiście mogłabym to wymnożyć, ale ja widzę, że tu jest 30, tu 15, a to może obustronnie podzielę przez 15. Więc jak tu podzielę 30 przez 15, wyjdzie mi 2, a 15 tu mi się skróci i mogę napisać samo A1 plus 30. I teraz jak przeniosę, to będę miała minus A1 równa się 30 minus 2, bo to też przenoszę na tą stronę. Czyli minus A1 równa się 28, pomnożę przez minus 1 i dochodzę do wniosku, że A1 to jest minus 28. Czy to trzeba było znaleźć? No jeszcze nie. To nie znaczy, że się zrobiliśmy, tylko to znaczy, że jeszcze coś. Popatrz, gdzie występuje R? No R występuje chociażby we wzorze ogólnym. Ale możemy napisać cały wzór ogólny, a możemy od razu sobie przypomnieć, jak to się rozpisywało wyraz 30. Otóż A30 to się równa
A1, no bo policzyłam to A1, to mogę z tego skorzystać, dodać 29 erów. Taka to była metoda. Uczyłam Cię rozpisywania dowolnego wyrazu za pomocą innego wyrazu. No to tak, za A30 podstawiam 30, za A1 podstawiam minus 28 plus 29R. No to tak, to przeniosę na tą stronę, czyli będę miała minus 29L równa się minus 28, przepiszę, to przeniosę minus 30. Czyli minus 29R równa się minus 58, dzielę obustronnie przez minus 29 i popatrz, jakie piękne R wyjdzie. R wyjdzie mi 2. No bardzo często się tak zdarza, że te różnice, które są w zadaniach takich naturalnych, są liczbami całkowitymi. No tutaj u nas nam wyszło. 2 razy 29 to jest przecież 58. A miałam wyznaczyć różnicę? Wyznaczyłam. Zadanie numer 5, sierpień 2015, zadanie 32, aż za 4 punkty. Dany jest ciąg arytmetyczny AN o różnicy R różne od 0 i pierwszym wyrazie A1 równe 2. Pierwszy, drugi i czwarty wyraz tego ciągu są odpowiednio pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. Oblicz iloraz tego ciągu geometrycznego. No więc zaczynamy od analizy. Jest to zadanie za 4 punkty, więc trzeba je powolutku zanalizować. AN podali w treści, że jest to ciąg arytmetyczny i R nie może być zerem. Być może nam się to w którymś momencie sprzyda. Teraz, co jeszcze jest podane? Podany jest pierwszy wyraz, że wynosi 2. Dalej, jaka jeszcze informacja? Pierwszy wyraz, drugi wyraz i czwarty wyraz, tak jak napisałam, w odpowiedniej kolejności, tak jak tutaj mamy, są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem pewnego ciągu geometrycznego. I naszym zadaniem jest policzyć właśnie iloraz tego naszego jakby nowego ciągu geometrycznego. Zobaczysz, to zadanie nie będzie trudne, chociaż jest za 4 punkty na pewno bardziej rozbudowane niż te wcześniejsze nasze, co analizowaliśmy na tym naszym spotkaniu, aczkolwiek jest pomieszany ciąg arytmetyczny z geometrycznym. Zanim przejdziemy do geometrycznego, musimy się zastanowić nad tym arytmetycznym, czyli tak, popatrz, A1 już mamy, ale potrzebujemy A2 rozpisać. A2 to jest A1 dodać R, ale R nie znam, ale za to A1 znam, czyli to będzie 2 dodać R. Teraz A4 to będzie A1 dodać 3R. No to tak, A1 nie znam, czyli 2 dodać 3R. Podkreślę Ci to, to i to. Sprzyda mi się dlaczego? Ponieważ ja teraz napiszę sobie jeszcze raz ten nawias, tylko popatrz, co napiszę. Zamiast A1 napiszę 2, zamiast A2 napiszę 2 plus R i zamiast A4 napiszę 2 plus 3R i pauza to jest ciąg geometryczny. Dlaczego tak napisałam? Ponieważ teraz wykorzystamy warunek na ciąg geometryczny. Może tym razem zróbmy ten warunek z dzieleniem, bo w zadaniu tam wcześniejszym, którymś maturalnym robiliśmy z tym kwadratem środkowego wyrazu, to my sobie teraz weźmy z dzieleniem. Tylko żeby to zrobić, podpiszmy B1, B2, B3. Nie mogę podpisać Ci A1, A2, czy byłaby kolizja oznaczeń, bo to ciąg AN to był arytmetyczny, a nie geometryczny. Zatem napiszmy warunek, a może od góry. B3 podzielone przez B2 to jest to samo, co B2 podzielone przez B1. No to podstawmy. B3 to jest 2 plus 3R podzielone przez 2 plus R równa się 2 plus R podzielone przez 2. No to mnożymy pięknie na krzyż, najpierw to pomnożę. Czyli 2 razy 2, 4, dodać 3R razy 2 to jest 6R równa się. I tu mnożę każdy przez każdy, czyli 2 razy 2, 4, dodać 2 razy R, 2R, dodać 2 razy R, 2R i dodać R razy R, R kwadrat. No to popatrz, co mi się tutaj stało. Czwórka z czwórką mi się skasowało, no tak dane zostały dobrane. I teraz myślę, że tu zostawimy sobie 0, a tu sobie będziemy przenosić. Czyli 2R dodać 2R dodać R kwadrat i to przerzucam minus 6R. Czyli 0 to się równa. Teraz R kwadrat przepiszę. 2R dodać 2R to jest 4R minus 6R to jest minus 2R. Jaka metoda, bo wyszło nam piękne równanie kwadratowe. Jaka metoda? Oczywiście R przed nawias.
bo to jest niezupełne. Czyli będzie R odjąć 2. I teraz, żeby z iloczynu wyszło 0, pamiętasz, to albo R będzie u nas równe 0, albo R minus 2 będzie równe 0. Albo jeden czynnik zmnożenia jest równy 0, albo drugi czynnik zmnożenia jest równy 0. W tym drugim oczywiście przeniosę, wychodzi mi R równe 2, a tu wyszło mi R równe 0. Aha! Na początku zadania było podane, że R jest równo 0, czyli piszemy sprzeczność. Jakkolwiek trzeba to skomentować. Zatem wyszło mi R równe 2, a ja miałam policzyć iloraz tego ciągu. No to wróćmy się do naszego ciągu geometrycznego, czyli iloraz oznaczamy literką Q i wezmę sobie na przykład B2 podzielone przez B1, prawda? No mogę B3 przez B2, ale wygodniej mi B2 przez B1. No to popatrzmy. 2 dodać 2, czyli 4, podzielone przez B1, czyli przez 2. I wychodzi mi iloraz równy 2. I tak właśnie nam tutaj wyszło, że zadanie niby za dość dużą ilość punktów, za 4 punkty, ale popatrz jak sprytnie, szybciutko dało nam się to wspólnie, razem rozwiązać. Zadanie numer 6, maj 2015, zadanie 34, aż za 5 punktów. Czytam. W nieskończonym ciągu arytmetycznym AN, określonym dla N większych lub równych 1, suma 11 początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 187. Średnia arytmetyczna pierwszego, trzeciego i dziewiątego wyrazu tego ciągu jest równa 12. Wyrazy A1, A3, AK ciągu AN w podanej kolejności tworzą nowy ciąg, trzywyrazowy ciąg geometryczny BN. Oblicz K. Zadanie na pewno bardziej rozbudowane ze względu na złożoność tekstu. Wypiszmy. Oczywiście, najpierw mamy podane, że AN to jest ciąg arytmetyczny. N jest większe lub równe od 1. Oczywista sprawa, ale niech będzie. Wypisujemy dalej. Suma jego 11 wyrazów początkowych to jest 187. Dobrze. Średnia arytmetyczna pierwszego, trzeciego i dziewiątego, popatrzcie, ja już piszę od razu. Średnia arytmetyczna to wiem, tak jak liczę średnią arytmetyczną ocen. Muszę je dodać, tak samo je dodaję. Pierwszy, trzeci, dziewiąty, podzielę przez 3 i to jest podane w treści, że jest równa 12. Jaką jeszcze mamy dalszą informację? To jest tak jakby pierwsza informacja w zadaniu, druga informacja, teraz trzecia informacja. Co jest podane? Podane jest, że wyrazy A1, A3 i jakieś AK, nie wiem który po prostu, ale tego ciągu arytmetycznego, tworzą ciąg geometryczny, tym razem trzywyrazowy. I on się nazywa BN, nie? Niech będzie tutaj BN. Naszym zadaniem jest policzyć K. K równa się pytajnik. No, to zadanie jest złożone, prawda? Więc musimy powolutku za nie się zabrać. Myślę, że chyba najprostsze dla nas z tych trzech warunków. Wiadomo, na końcu będziemy ruszać ten ciąg geometryczny, bo my mamy K znaleźć, ale ten pierwszy albo drugi warunek, no który jest prostszy? No zdecydowanie drugi, więc ja zacznę od tego drugiego warunku. Czyli co? A1 przepiszę, dodać. Zamiast A3, jesteśmy w ciągu arytmetycznym, napiszę A1, dodać 2R, dodać. Zamiast A9, jesteśmy w ciągu arytmetycznym, napiszę A1, dodać 8R. To wszystko podzielone przez 3 równa się 12. No to ja myślę, że dobrym tutaj rozwiązaniem, prawda, byłoby, gdybyśmy to pomnożyli razy 3. No, bo by tak nie było bardzo skomplikowane. No to pomnóżmy razy 3. Tutaj sobie dodajmy, czyli A1 i A1 i A1. To będziemy mieć 3A1. Dodać 2R, dodać 8R, to mamy 10R równa się i 12 razy 3, 36. No nie wyszło za fajne. No chcielibyśmy może, żeby wyszło lepsze, ale cóż poradzimy? No nic nie poradzimy. Trzeba sobie z tego coś wyliczyć. Myślę, że to A1 już wyliczymy, czyli 36 minus 10R przeniesiemy, podzielimy przez 3 i dojdziemy do wniosku, że to będzie 36 podzielone przez 3 da się pięknie, czyli napiszę 12, odjąć, 10 przez 3 nie da się, to napiszę 10 trzecich R. No nie musi nam się to podobać, żeby super ekstra wyniki wychodziły, chcielibyśmy całkowite liczby, no ale wyszedł łamek, no cóż poradzimy. Dobrze, no to teraz przechodzimy do drugiej zależności, czyli do tej zależności na S11. No to przypomnijmy wzór. S11 to będzie A1 dodać
a 11 podzielone przez 2 razy 11. Korzystam ze wzoru na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego. Za S11 podstawiam 187. To się odzna. Za A1 ja już mogę podstawić, bo tutaj mam, ale mogę na chwileczkę to jeszcze przepisać, dodać, a za A11 bym koniecznie chciała coś podstawić, czyli A1 dodać 10R. Na razie tak zrobię, podzielone przez 2 razy 11. No i teraz pasowałoby nam oczywiście dalej sobie poradzić, no to teraz to możemy dodać, czyli 187 równa się 2A1, dodać 10R, podzielone przez 2 razy 11. Fajnie by było to skrócić, ale wiesz, że nie wolno. Najpierw trzeba wyciągnąć przed nawias, więc ja to zaproponuję. Czyli dwójkę wyciągnę, przed nawias zostanie mi A1, dodać 5R, podzielone przez 2 razy 11. Zabieram dwójkę przed nawias, tak jakby dzielę, dlatego tu jest 5R. Ta dwójeczka z tym mi się skróci, no i teoretycznie mogłabym teraz przepisać 187, to się równa. A1 dodać 5R razy 11. Na razie myślę, że tak zostawię. Na razie tak zostawię, nie będę się tego mnożyła. No bo można by było się tutaj pokusić o to, czy czasem jakbyśmy sobie nie podzielili obustronnie przez 11, to by nam, czy by nam coś fajnego nie wyszło. No to zastanówmy się. 187 podzielone przez 11, prawda? No to ile by to mogło być? Jeżeli mamy problem z tym, żeby to oczywiście szybko wyliczyć, no to możemy użyć sobie tutaj kalkulatora, ale myślę, że można sobie poradzić również bez użycia kalkulatora. Dobrze, więc podzielmy sobie tutaj teraz przez 11. 187 podzielone przez 11 to jest 17. I tutaj mamy A1 plus 5R. I teraz pod A1 ja mogę tutaj wrzucić to, więc będę miała 17 równa się, za A1 napiszę 12 minus 10 trzecich R plus 5R. Przerzucę 12 na tą stronę, dzięki temu będę miała 17 minus 12, czyli to jest 5, równa się minus 10 trzecich R, dodać i tu może zamienimy na ułamek, będziemy mieć 15 trzecich R. Czyli 5 to się równa. 15 trzecich R minus 10 trzecich R to będzie 5 trzecich R. Może pomnóżmy razy 3, będą ładniejsze wyniki, zapiszmy. Czyli 5 razy 3 to będzie 15, równa się, tu się mi trójki skrócą, 5 R-ów, podzielę przez 5 i dojdę do wniosku, że 3 to się równa R, czy tam R równa się 3, jak wolisz, i podstawię do A1, bo mi się pewnie sprzyda. Czyli A1 to będzie 12 minus 10 trzecich razy 3, popatrz, trójeczki mi się piękne skrócą i będę miała 12 minus 10, czyli to się równa 2. Czyli A1 wyszło mi równe 2. Teraz przechodzimy do właśnie tej części tutaj, do ciągu geometrycznego, tak? Ale zanim to zrobimy, to ja bym chciała, żebyśmy tak, A1 już mamy policzone, brakuje nam A3, no to szybciutko sobie policzmy A3. A3 to jest A1 plus 2R, bo ja jestem dalej jeszcze w ciągu arytmetycznym. Czyli to się równa. A1 to jest 2, dodać 2 razy 3, czyli 2 dodać 6, to jest oczywiście 8. Czyli mam już A3 policzone. Natomiast największy problem to młodzież miała na maturze z tym, żeby określić AK. Ponieważ nie każdy wpadł na pomysł, że AK można rozpisać ze wzoru ogólnego, że to jest A1, dodać i we wzorze ogólnym jest N-1, a my będziemy mieć K-1 razy R. Czyli ja mogłabym napisać, że AK to się równa A1, czyli u mnie 2, dodać K-1 razy R, czyli 3. No to mogłabym jeszcze napisać, że AK to się równa 2, dodać i tu wymnażam 3K-3. No to jeszcze napiszę 3K-1. I popatrz, podkreśliłam Ci tutaj ten wyraz i ten wyraz. Po co? Ponieważ wiem, że one 3 po przecinku, napiszę kolorem teraz tą następną zależność, że one 3 po przecinku. Pierwszy to był 2, drugi to był 8, a trzeci to był mój właśnie wyznaczony ze wzoru ogólnego, tworzyły ciąg geometryczny.
No to skoro tworzą ciąg geometryczny, zróbmy ten warunek na ciąg geometryczny, przypomnę, może teraz z tym kwadratem, czyli B2 do kwadratu równa się B1 razy B3, czyli jednym słowem. Środkowy wyraz, czyli 8 do kwadratu równa się 2 razy 3k minus 1, czyli ten środkowy wyraz do kwadratu jest iloczynem dwóch jego sąsiadów. O tym już mówiliśmy. Czyli 64 równa się, tu wymnażam, 6k i minus 2. Przeniosę sobie może odpowiednio na strony, może to minus 2 przeniosę, tu to będę miała 64 dodać 2 równa się 6k, czyli 66 równa się 6k, podzielę przez 6 i wychodzi mi, że 11 to się równa k. Jak się nie pasuje z tej strony, to dopiszemy k i jest to równe 11. I to jest tak jakby odpowiedź do naszego zadania. Trzeba było w tym zadaniu wyznaczyć k, no to właśnie wyznaczyliśmy i to nasze k wyszło nam 11. No, trudne zadanie, rozbudowane, ponieważ na początek nie jest tak źle, bo jest ciąg arytmetyczny, ale później trzeba z tych wzorów skorzystać, więc żeby się nie pogubić i na końcu jeszcze przejść do ciągu geometrycznego, ale zanim to rozpisać AK właśnie ze wzoru ogólnego na ciąg arytmetyczny. Trudne, dlatego warto jeszcze raz to przeanalizować na spokojnie. Zadanie numer 7, maj 2016, zadanie 31 za 2 punkty. W skończonym ciągu arytmetycznym AN pierwszy wyraz A1 jest równy 7 oraz ostatni wyraz AN jest równy 89. Suma wszystkich wyrazów tego ciągu jest równa 2016. Oblicz, ile wyrazów ma ten ciąg, więc wypiszmy. Po pierwsze, AN jest mowa w zadaniu, że jest to ciąg arytmetyczny. Wiemy, że pierwszy jego wyraz, jak sobie przeczytasz jeszcze raz, to jest równy 7. A ostatni, nie wiem który, jest równy 89. Dalej, wiem, że suma jego N początkowych wyrazów, ale wszystkich jego wyrazów, tak, bo on jest skończony, ten ciąg, jest równa 2016. Mamy policzyć, ile wyrazów ma ten ciąg. Czyli po prostu mamy wyznaczyć literkę N. Mamy, popatrz, w tym ciągu tak, podane AN, ale nie wiem, ile jest wyrazów. Mamy podane SN, dalej nie wiem, ile jest wyrazów. No więc można by było rozpisać albo wzór na AN, albo wzór na SN. No myślę, że zaczniemy od wzoru na SN, zobaczysz, ponieważ w tym wzorze, który Ci teraz napiszę, jest też AN. Więc podstawę, czyli tak, za SN podstawię 2016, równaj. Za A1, popatrz, jakie prościutkie, 7, dodać. Za AN podstawię 89 nad 2 razy N, no bo nie wiem, ile N wynosi. No więc wykonujemy tylko tutaj odpowiednie działania. 89 dodać 7 to będzie 96 podzielone przez 2 i razy mamy N. Teraz to nam się skróci oczywiście, czyli 2016 równa się 96 podzielone przez 2, to będzie 48 N-ów. Podzielę obustronnie przez 48, a możemy sobie wziąć kalkulator. Można by było oczywiście poskracać, ale szybciej będzie na kalkulatorze. To będzie oczywiście liczba całkowita i wyszło nam 42 jest równe N, czy też jak wolisz, N to się równa 42. Popatrz, zadanie bardzo łatwe, bo tylko jeden wzór rozpisywaliśmy. Tak jest dobrane dane w tym zadaniu, żeby nie trzeba było wielkich przekształceń. Zadanie za 2 punkty. W ogóle, jak już tak sobie możemy powiedzieć teraz o podsumowaniu tych ciągów, bo skończyliśmy tą naszą lekcję powtórkową przed maturą. Właśnie ta lekcja to było, a co było na maturze, tak? Pokazałam Ci przykładowych 7 zadań. One Ci mają zachęcić do tego, żebyś te ciągi ćwiczył, bo ciągi są naprawdę bardzo ważne i trzeba je umieć. I wiesz o tym, że razem te ciągi uciągniemy. Uciągnęliśmy i będziemy jeszcze ciągnąć, jak będzie taka potrzeba. Myślę, że ta wiedza, którą Ci na tych wszystkich lekcjach z ciągów przedstawiłam, na niektórych lekcjach były zadania trudniejsze, na niektórych lekcjach były zadania łatwiejsze, tak? Na niektórych lekcjach były bardziej jakieś algorytmiczne, na innych lekcjach bardziej na myślenie. Na niektórych lekcjach pokazywałam Ci bardziej zastosowanie ciągów w życiu codziennym. Na niektórych lekcjach z kolei niektóre zadania były takie bardziej już czysto matematyczne, prawda? Podane A2, A7, wyliczyć R załóżmy.
Więc widzisz, że ta różnorodność w ciągach jest ważna, aczkolwiek te mechanizmy, których się nauczysz tutaj, później pozwolą Ci, gdy pójdziesz sobie na studia, pozwolą Ci dalej rozwijać swoją wiedzę dotyczącą ciągów, ponieważ ciągi mają duże zastosowanie w różnych dziedzinach nauki. I będziesz na studiach poznawał różne aspekty, gdzie będziesz mógł rozszerzać swoją wiedzę właśnie dotyczącą ciągów. Mam nadzieję, że to Ci się podobało, co Cię chciałam nauczyć. Jeżeli tak, to zapraszam Cię oczywiście do spotkania ze mną również na innym moim kursie. Dziękuję za to, że wytrwałeś na tych kilku lekcjach ze mną, że wytrwałeś do samego końca i że się nie zraziłeś. Jeżeli coś jest dalej dla Ciebie takie nie do końca jeszcze jasne, to obejrzyj sobie jeszcze raz lekcję. Nie ma problemu. Przed samą maturą sobie nawet obejrzyj. Chodzi o to, żebyś to, co Ci się wydaje trudne, na to jeszcze raz przeznaczył czas. Żebyś jeszcze raz powtórzył. Wiesz, wszystko jest ważne. Każde jedno zadanie może być dla Ciebie właśnie powodem, że maturę zdasz na 100%, albo że maturę po prostu zdasz na te 30%. Więc każde zadanie jest ważne, ważne do prześledzenia, szczególnie jeżeli samodzielnie nie umiesz sobie z tym poradzić, więc robimy to wspólnie. Dziękuję Ci jeszcze raz za to, że byłeś ze mną i zapraszam na kolejne spotkanie ze mną. Do zobaczenia!